Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy specjalny przepis, kolejny przepis z serii z McDonalda. Tym razem przyszedł czas na cheeseburgera. Każdy kocha te cheeseburgery, pewnie dlatego, że są tanie i naprawdę łatwe w przygotowaniu. Pokażę wam, jak go przygotować w domu. Tutaj jest około 50 gram mięsa, tak? Czyli w takiej paczce jest pół kilo. I ona powinna nam wystarczyć na 10 cheeseburgerów, co jest naprawdę masakrycznie dużo. Jest to mięso wołowe, tylko i wyłącznie wołowe. Żadnej wieprzowiny, nie wołowo-wieprzowe, tylko wołowe. Wrzucamy tutaj 50 gram, tak na oko. I ręką, najlepiej ręką to wszystko zagnieść. Musimy to zagnieść dość długo, dość porządnie, do uzyskania jednolitej konsystencji. Potem, jak już jest uzyskana jednolita konsystencja, kleimy sobie z tego kulkę. Jak kulka już jest gotowa, to naciskamy i formujemy z tego burgera. W ten oto właśnie sposób burgera. Hop. Mniej więcej o wielkości naszej bułki. Staramy się przy tym zachować idealny, okrągły kształt. Kiedy nasz burger jest już gotowy, hop, ściągamy go i wrzucamy go na patelnię. Patelnia jest rozgrzana, patelnia jest gorąca. W McDonaldzie mają patelnię, co pieką z góry i z dołu. My takich w domu nie mamy, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Musimy go przycisnąć. Ja tutaj sobie dałem blaszkę do pieczenia i na to ten ogórki, żeby przycisnąć tego hamburgera. W przeciwnym bądź razie on nam się tak wybrzuszy i nie będzie okrągły, będzie wręcz taki wybrzuszony. Tak więc przygniatamy go i smażymy go po 2,5 minuty z każdej strony. A potem zajmiemy się bułką. Dobra, kiedy mój kotlet jest prawie gotowy, wrzucamy sobie tutaj bułkę do hamburgerów, taką jak w McDonaldzie, i czekamy, aż się bułka zagrzeje. A potem będziemy go składać. Kiedy moja bułka jest już gotowa, popatrzcie, zaczynamy składać mojego hamburgera. Hop. Ściągamy mięso, kładziemy mięso. Na to ser typu cheddar, cheddar typu Hochland. Hop. Co jeszcze? Zapomniałem, musimy posolić i popieprzyć mięso. Zaraz po usmażeniu. Ja lubię dużo pieprzu, także mną się nie przejmujcie. Szczypta soli. Następnie ogórek. Szczypta. Popatrzcie. Szczypta mojej cebulki. Cebulka została pokrojona przeze mnie wcześniej i zamoczona w wodzie, żeby odjąć od niej całą ostrość. Następnie trochę keczupu. Tutaj trochę keczupu mi się wylał. I odrobina musztardy na samą górę. Kapelusz i cześć. Tak wygląda mój cheeseburger z McDonalda. Dziękuję bardzo, życzę smacznego i zapraszam na stronę Facebooka Kocham Gotować, gdzie możecie mnie polubić, oraz na mój kanał YouTube. A ja się zabieram za jedzenie tego pysznego cheeseburgera. Mam nadzieję, że wam się spodobał filmik. Do zobaczenia.